Hej kochani, tutaj jest nas Gitago Art. Przychodzę dzisiaj do Was z tutorialem na koraliki Nibbit i O-ring. Haha, jak ładnie powiedziałam. I będzie to bardzo krótki i bardzo szybki tutorial na taką prostą bransoletkę, którą tutaj możecie zobaczyć teraz w zbliżeniu. Ja już sobie pozwoliłam zszyć niektóre kółeczka, natomiast zaraz Wam pokażę, jak zrobić takie kółeczko, jak je przyszyć i jak dzięki temu stworzyć ekstra super bransoletkę, która będzie idealna do letnich i jesiennych stylizacji w zależności od koloru. Natomiast już Wam powiem, co potrzebujecie. Potrzebujecie, tak jak wcześniej mówiłam, koraliki Nibbit i O-ring. One są oczywiście dostępne w Passarcie. Link do nich i do wszystkich produktów, które potrzebujecie, znajdziecie w karcie, więc wystarczy w nią kliknąć i znajdziecie poniżej też w opisie, więc nie ma wymówek. Trzeba znaleźć i trzeba zrobić. I do tego potrzebujecie jeszcze kółeczka montażowe i karabinczyki. Ja wybrałam sobie te ze stali chirurgicznej, ponieważ one nie czernieją i są najbardziej trwałe. Potrzebujemy jeszcze oczywiście igiełki. Ja sobie wybrałam takie do nawlekania koralików. Karnet Johna Jamesa 10×13, ale każda cienka igiełka, która przejdzie przez koralik, będzie bardzo dobra. Nici do haftu koralikowego. W Passarcie znajdziecie ich sporo różnych rodzajów. Ja akurat mam tutaj z Beatsmith, ale jest ich tam dużo różnych. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to, żeby były dopasowane kolorystycznie do Waszych koralików. To jest bardzo ważne. Oczywiście nóżyczki, no bo bez nóżyczek ani róż, i narzędzia jubilerskie, ponieważ kółeczka montażowe otwiera się w ten sposób, zaraz Wam to będę pokazywać, więc musicie mieć przynajmniej dwie pary szczypczyków. Powiedziałam wszystko? Powiedziałam chyba wszystko. Ok, no to skoro powiedziałam wszystko i obiecałam, że tutorial będzie krótki, to wysypuję moje koraliki na matę. Właśnie mata. Nie powiedziałam o macie. Mata też się przydaje. Bardzo. Do koralikowania się przydaje. Ok. Do jednego takiego kółeczka potrzebujemy 8 koralików Nibbit. No i trochę więcej koralików O-ring. Jedyne, co Wam jeszcze tutaj pokażę, w zbliżeniu szczególnie, jak się przyjrzycie, to zauważycie, że różowe kółeczka są bardziej kwadratami niż kółeczkami, a stało się tak dlatego, że w co drugim, tutaj już w tej szerszej wersji, dodawałam 2 koraliki, bo chciałam zobaczyć, co się wydarzy i jak to będzie wyglądało. Dzisiaj Wam pokażę, jak się dodaje po jednym. Natomiast jeżeli macie ochotę zrobić taki bardziej kwadrat, to pamiętajcie, żeby w co drugi koralik wkładać dwa koraliki O-ring. Ok, no to tyle. Nawlekamy sobie igiełkę i nitkę. Tego około pół metra. Odcinamy, nawlekamy. I teraz tak, będziemy nawlekać koraliki Nibbit na przemian z O-ring. I tak jak mówiłam, musi ich być 8, tych Nibbit. Nibbit. Cały czas mówię nit, nie wiem dlaczego. Tak jakoś wychodzi. Dodajemy. I na końcu dodajemy też koralik O-ring. Dobra. I teraz musimy zawiązać nasze kółeczko i to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, bo zawiązujemy to po prostu na supełek, ale musicie pilnować, żeby to było bardzo mocno i ciasno związane. I to jest podstawa, bo jeżeli zwiążecie za luźno, to Wam się to kółeczko rozejdzie po prostu. Także związujemy na podwójny, a nawet potrójny supełek. Ja sobie tu pozwolę na potrójne. I teraz musimy schować ten supełek. Więc wbijamy się w koraliki i przechodzimy. I ja zazwyczaj przechodzę jeszcze raz przez wszystkie, bo wtedy koraliki ładnie się układają, ciaśniej się układają przede wszystkim i mam pewność, że są mocno zabezpieczone i nic złego się nie wydarzy, a pamiętajmy, że rękodzieło musi mieć bardzo dobrą jakość, więc musi być dobrze zszyte.
Ups, dobra. Przeszłam przez wszystkie. To sobie, tym się na razie nie przejmujcie. Potem sobie to odetniemy. I teraz przechodzę jeszcze przez O-ring, żeby być po tej stronie. I wbijam się w ten koralik wyżej. W dziurkę wyżej. I teraz jest bardzo prosto, ponieważ dodaję tylko po jednym koraliku O-ring pomiędzy nim bity. I słuchajcie, to jest cała filozofia zrobienia tego kółeczka. Tak jak mówiłam, jest to mega proste. Nic skomplikowanego, więc jest idealne też dla początkujących. Ale fajne jest to, że jest bardzo proste, a jednocześnie daje bardzo ładny efekt. A jak dobierzecie sobie fajnie kolorki koralików, no to możecie tworzyć różnego typu bransoletki, które będą idealne na każdą porę roku i na każdą okazję, bo mogą być też bardzo eleganckie. One mają dużo naprawdę niesamowitych kolorów. Ok, no i tutaj przyjmam ostatni. Jak przyję ostatni, no to jeszcze raz przechodzę przez wszystkie. I tak jak Wam mówiłam, ja jestem fanką przechodzenia przynajmniej drugi raz, a zazwyczaj przechodzę 3-4 razy, żeby ta nić fajnie wypełniła koraliki i żeby one się nie rozchodziły, to po pierwsze, a po drugie pamiętajcie o tym, że bransoletka to jest taka biżuteria, którą się mocno eksploatuje, czyli gdzieś tam można na nią delikatnie zahaczyć, jak się coś podnosi, czasami zdarza się niektórym myć w niej naczynia, zapomnieć jej zdjąć do kąpieli i tak dalej, więc musimy mieć pewność, że ta nić, no, że będzie wytrzymała, więc tutaj jak najbardziej te nici do haftu się sprawdzą, ale też musimy mieć pewność, że jest to wszystko dobrze zszyte i że no, nawet jeżeli ulegnie takim mechanicznym zniszczeniom, to dołożymy wszelkich starań, żeby było to jak najcięższe. Szczególnie, kiedy robimy taką bransoletkę na przykład na prezent albo dla klientów. Ok, udało mi się przejść kilkukrotnie. Ładnie się ułożyły. I teraz, kiedy już skończyłam moje kółeczko, które wygląda teraz tak, muszę je dodać do bransoletki. Znaczy nie muszę, ale chcę. I jest to naprawdę proste. O, po tej stronie. Jest to naprawdę proste, ponieważ musimy zszyć te dwa koraliki razem. I robi się to na tak zwaną okrętkę. Oczywiście możecie też je połączyć za pomocą kółeczek montażowych. Pewnie. Pewnie, że możecie. Ale moim zdaniem tak jest trochę prościej. No też musicie pilnować, żeby je ciasno ze sobą zwijać. No i tak zszywamy, wiecie, kilkukrotnie, żeby, tak jak mówię, bransoletki są podatne na zniszczenia mechaniczne, więc ograniczmy możliwość zniszczeń mechanicznych. Dobra, udało się. Zszyte kilkukrotnie, jeszcze raz. I teraz ja i tak przechodzę jeszcze znowu przez koraliki. I tutaj wyżej znowu robię supełek. Ok. A, no i bym zrobiła. I jeszcze chowam ten supełek przecież. Ważne sprawy, chowanie supełków. Ok. Odcinam też tą pierwszą. I teraz tak, ja mam szczupłą rękę, więc mnie tyle tego wystarczy, bo jak zrobię więcej, to będzie mi spadać ta bransoletka. Natomiast jeżeli macie trochę większą rączkę, no to dodajecie po prostu więcej kółeczek i robicie dokładnie to samo, co ja zrobię teraz, czyli musimy dodać kółeczka montażowe. I teraz, tak jak mówiłam, kółeczko montażowe otwiera się nieco inaczej, niż ludzie otwierają, w ten sposób. Nie otwierajcie ich tak na szerokość, bo wtedy ich nie zamkniecie i kółeczko będzie wypadać. Musicie je otwierać w ten sposób, jaki Wam właśnie pokazałam. I teraz w sam środek wbijacie się takim kółeczkiem. To się wydaje na początku trudne, ponieważ tutaj jest ciasno dosyć, więc musicie znaleźć odpowiednie miejsce, żeby się faktycznie nim wbić. Ale jest to wykonalne, wierzcie mi, bo już zrobiłam takie bransoletki.
I teraz nawet udało mi się też to pokazać. Tutaj są lepsze szczypce płaskie. Ja akurat tych drugich nie umiałam znaleźć płaskich, więc mam bocianki. Dlatego co jakiś czas mi to będzie wypadać z rąk. Musicie mi to wybaczyć. Okej, mam. I teraz tak. Tam, gdzie dodajecie karabinczyk, zazwyczaj w bransoletkach dodaje się dwa kółeczka montażowe. Natomiast widzieliście, że moja bransoletka jest już rozmiaru takiego, że mi odpowiada i jak dodam dwa, to będzie po prostu za duża. Dlatego ja dodam jeden i ona się wtedy może troszeczkę zakręcać na moim nadgarstku, ale no, mnie to nie będzie przeszkadzało. Ja wolę mieć po prostu ciasną bransoletkę, niż się męczyć potem z za dużą, jakby mi gdzieś tam miała fruwać. Natomiast pamiętajcie o tym, że jak dodajecie tylko jedno kółeczko montażowe, to tak się troszeczkę może odginać to kółeczko. Ok. Dajemy. Tutaj zamknę je w ten sposób, bo będzie mi łatwiej. A teraz sobie tylko tak troszkę, o, dobrze, dobra, zamknięte. Obiecałam Wam krótki tutorial, no i słuchajcie, jest naprawdę krótki. Bransoletka wygląda tak. Jest zapięcie, nawet się tak mocno nie odgina, więc jest spoko. I jest to naprawdę proste, robi się te kółeczka błyskawicznie, więc polecam Wam bardzo serdecznie. I teraz jeszcze ogłoszenia parafialne, bardzo ważne. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i żebyście kliknęli dzwoneczek i dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi filmami. I przy okazji możecie nam dać kciuka w górę, bo to zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Kciuki w dół mniej, ale jeżeli uważacie, że nie było do końca fajnie, no to też ewentualnie możecie, chociaż dalej wolę kciuki w górę. Jeżeli coś Was zainteresowało, macie jakieś pytania, to oczywiście skomentujcie. A jeżeli macie Instagram i będziecie chcieli zrobić taką bransoletkę, a potem się nam pochwalić, to oznaczcie nasz profil na Instagramie i nie zapomnijcie użyć hashtagu kurspasart. Dzięki temu szybciej Was znajdziemy i będziemy mogli skomentować i pochwalić. Możecie mnie też odwiedzić na gitagoart.com, zachęcam serdecznie. Pojawiają się tam też moje tutoriale i jakieś tam artykuły i zdjęcia, więc też będzie mi miło, jeżeli mnie odwiedzicie. I to jest chyba wszystko, co miałam powiedzieć. Nie zapomnijcie wpadać na bloga Passartu, ponieważ pojawiają się tam też bardzo fajne tutoriale, naprawdę ekstra tutoriale zdjęciowe, robione przez bardzo zdolne rękodzielniczki. Także powtórzę jeszcze raz bardzo, bo to fajny wyraz, zachęcam Was do tego, żebyście tam wpadali. Okej, no to chyba już teraz powiedziałam naprawdę wszystko, co było najważniejsze, a jak nie powiedziałam, to Wam to wrzucę jeszcze w opis, więc go przeczytajcie. Okej, no to do zobaczenia w następnych tutorialach, już za niedługo. Pa, pa!